Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Abletr i dawno nie było tematów językowych, więc stwierdziłem, że dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest idealny dzień, żeby porozmawiać o czymś smutnym. Jak widzieliście po miniaturce, zapewne będzie dzisiaj smutno. Otóż wielu z was zapewne uważa mnie za językowego, nie wiem, za jakiś wielki talent językowy, językowego świra, ogólnie człowieka, który się na tym zna i któremu wszystko wychodzi w dziedzinie języków obcych. Jak mnie obserwujecie na Instagramie, ostatnio jestem mniej aktywny, ale miałem takie okresy, gdzie tam się chwaliłem, ile dzisiaj zrobiłem, z jakim językiem, w ogóle mega kosmos. Takie krypto przechwałki trochę, ale nie wszystko jest tak kolorowe. W sensie, ja naprawdę mam problemy z językami. Bywa tak, że wydaje mi się, że jestem na jakimś poziomie, a później się okazuje, że zderzam się ze ścianą i tak naprawdę to wszystko, co wydaje mi się, że umiem, zupełnie mija się z prawdą. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć o jednej takiej porażce, o mojej największej porażce, jakiej doznałem na tym językowym froncie. Jest to porażka związana z językiem gruzińskim, który na tym kanale przewija się bardzo mocno, ponieważ jest bliski mojemu sercu, jak i cała Gruzja. I bardzo go lubię. Uwielbiam ten kraj, tę kulturę, kuchnię, muzykę, tańce, wszystko, ale z językiem niestety nam za bardzo nie sprzęgli. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim, jaka jest moja historia z językiem gruzińskim? Kiedyś, w 2017 roku, pojechałem na wolontariat do Gruzji i jadąc na ten wolontariat mówiłem po polsku, angielsku i włosku. Więc w Gruzji jakby żaden z tych języków nie był jakoś mocno przydatny. Jak się później okazało, no po angielsku mówili ludzie w mojej organizacji. Była jedna dziewczyna, która mówiła po włosku w tym mieście, ale generalnie no to językowo musiałem się podszkolić i taki też był mój cel, żeby pojechać tam, nauczyć się zarówno rosyjskiego, jak i gruzińskiego, bo rosyjski, wiadomo, przyda mi się we wszystkich krajach postsowieckich, a no gruziński w Gruzji, wiadomo, oznaka szacunku i też sposób, żeby ten kraj lepiej poznać, bo zawsze przez język lepiej poznajemy kulturę, no i możemy się poczuć bardziej wewnętrznie i też przyjęci lepiej przez miejscowych ludzi. Więc w tej Gruzji mieszkałem 7 miesięcy i po 7 miesiącach po gruzińsku mówiłem na poziomie, który mnie zupełnie nie zadowalał, ale z tego, co mówili mi moi znajomi, ludzie, których spotykałem gdzieś tam losowo na ulicy, na bazarze i tak dalej, mówili, że jest okej. Przy czym, no ja wiem, jak wygląda takie chwalenie ludzi mówiących w twoim języku, że nawet jak powie cześć, dziękuję, do widzenia, to już jakby automatycznie dajesz mu komplement, że mówi dobrze, no bo to też trochę jest wyjaśnione psychologicznie, że no, wchodzi w nasz kod językowy, jest to mega miłe dla człowieka, dla jego mózgu i w ogóle postrzegania świata, więc takie opinie, ja bardzo je miło przyjmowałem, ale wiedziałem, że one są troszeczkę na wyrost w porównaniu do tego, czego ja oczekiwałem. No więc po tych 7 miesiącach w zasadzie zawiesiłem na chwilę swoją naukę języka gruzińskiego. On gdzieś tam nadal był trochę się pojawiał, znikał i tak to mniej więcej szło. Wróciłem do niego bodajże po roku, po powrocie. Przerobiłem cały podręcznik organizacji Peace Corps do języka gruzińskiego. To jest podręcznik, z którego korzystają amerykańscy wolontariusze jadący do Gruzji na wolontariat. Bardzo dobrze przygotowany, ale jednak brakowało mi tutaj przede wszystkim mówienia i słuchania tego języka. O ile ze słuchaniem mogłem sobie poradzić, bo szukałem radia gruzińskiego, oglądałem czasami telewizję, mecze po gruzińsku, to z mówieniem było już trochę gorzej. Nie dlatego, że nie mam ludzi, których mógłbym poprosić o rozmowę po gruzińsku, oczywiście takich ludzi miałem, ale bałem się po prostu tego, że mam za niski poziom w tym języku, więc nawet wielu moich gruzińskich znajomych nie wie o tym, że miałem takie ciągoty do tego, żeby poprosić ich, hej, możemy pogadać pół godziny po gruzińsku, bo muszę to i to i to gdzieś tam wyklarować. Miałem też korepetytora przez chwilę, jeśli to ogląda, to się pozdrawiam, Nika. Więc z moim korepetytorem spotkaliśmy się kilka razy na Skype'ie, ale niestety zabrakło mi bardzo mocno motywacji i zabrakło mi takiej ciągłości, konsekwencji. No i to jest bardzo duży problem, którego bardzo mocno żałuję, bo wchodzimy już na bardzo
fajny poziom tego języka, a w tym momencie, gdybym miał coś spróbować skleić po gruzińsku, to na pewno miałbym z tym duże problemy. No i w związku z tym ostatnie tygodnie, w zasadzie no kilka dni ostatnich, zacząłem powoli wracać do tego języka, no bo jest mi autentycznie głupio przed samym sobą, że to nie jest język, którego się uczyłem z przymusu, to nie jest język, który mnie boli, którego nienawidzę, nie cierpię, to jest język, który faktycznie bardzo lubię i w którym bardzo chciałbym mówić. Niestety pewne być może bariery, które się wytworzyły przez ten okres cały, no one mnie blokują nadal i nadal nie pozwalają mi w tym języku mówić, z tego języka korzystać w pełni i też uczyć się go na takim poziomie, jak chociażby uczę się obecnie, nie wiem, norweskiego czy ukraińskiego. Prawda jest też taka, że gruziński jest językiem zupełnie innym pod względem gramatyki. Jest językiem nieindoeuropejskim, pierwszym i jedynym jak do tej pory, którego się uczyłem tak na serio, więc to może sprawiać dodatkowe problemy i to też w pewnym stopniu jest moją własną wymówką przed tym, dlaczego ja nie mówię po gruzińsku. Mówię sobie, a gramatyka jest za ciężka, więc nie będę się w to pchał. Oczywiście mam nadzieję, że po tym moim zwierzeniu dzisiejszym, na przykład za jakieś 2-3 lata wyjdę i powiem wam, że hej, mówię po gruzińsku płynnie. Mam taką szczerą nadzieję, bo chciałbym to naprawdę robić, ale no jest to taka bardzo ciężka nasza relacja i mam nadzieję, że kiedyś ona się ogarnie i kiedyś ten gruziński faktycznie wejdzie na fajny poziom. Mówię wam to dlatego, że chciałem was uczulić, że nie zawsze wszystko idzie dobrze. To może jest jakiś frazes taki, ale w językach działa on zupełnie tak samo jak we wszystkich innych dziedzinach życia. To znaczy, nie zawsze musi się udawać od początku, nie zawsze metody, które sobie wybieracie do nauki, są dobre. Bo też metody do nauki mogą zależeć od języka. To znaczy ja na przykład ucząc się norweskiego zacząłem się uczyć od totalnych podstaw, z kolei ucząc się ukraińskiego poszedłem od razu na głęboką wodę, czytam w zasadzie nadal teksty, czytam artykuły w internecie, słucham sobie jakichś krótkich opowiadanek, generalnie no, zacząłem od tego poziomu, nie wiem, B1 mniej więcej, tak? I robię zupełnie inne rzeczy niż w pozostałych językach, których się uczę. Więc bardzo ważne jest tutaj podebranie dobrej metody, najlepiej metodą prób i błędów po prostu wybrać sobie to, te materiały, te kursy, nie wiem, te strony internetowe, które wam najbardziej się podobają i najbardziej wam pasują do nauki danego języka. Bardzo ważne jest to, że jak widzicie, ja z gruzińskim mam taką trochę love-hate relationship i ważne jest to, żeby to doceniać. W sensie nie porzucać, jak wam nie idzie w danym języku, to nie mówić sobie, a dobra, to jest głupi język i ja już go rzucam, w ogóle nie będę się tym interesować. Nie. Zawsze warto, żeby on gdzieś tam był, a nóż widelec któregoś dnia przyjdzie z powrotem i z powrotem zaczniecie się go uczyć, tak jak ja teraz po raz w zasadzie już czwarty podchodzę do języka gruzińskiego, no i może tym razem coś mi się z tego uda zrobić. Zobaczymy, bo jest to ciekawa rzecz i na pewno fajnie jest wracać do pewnych rzeczy, do podstaw, które nagle nam uciekły i próbujemy je przywołać z powrotem do swojej pamięci. Pamiętajcie oczywiście też o tym, że na pewnym poziomie języki się po prostu zapomina. Ja w tym momencie nie używam języka włoskiego od pół roku, może nawet dłużej i naturalną siłą rzeczy zapomniałem dużą część z tego języka. Ale wiem, że jeśli będę chciał, to do niego wrócę i on mi się przyda znowu i szybko wrócę na swój poprzedni poziom. Także warto jest nie odrzucać tych rzeczy, których się nauczyliśmy w przeszłości i od czasu do czasu je odświeżać, bo może kiedyś się nam przydadzą, tak? W przypadku takiego włoskiego jestem w 100% pewien, że kiedyś mi się przyda. W przypadku gruzińskiego nie wiem, ale chciałbym. Jeszcze jest kolejny błąd, który został przeze mnie popełniony, bo pojechałem od razu na głęboką wodę, to znaczy gruzińskiego zacząłem się uczyć w Gruzji i to był moim zdaniem i zdaniem też wielu innych poliglotów, bardzo często też w badaniach udowadniane było to, że przeprowadzka do innego kraju nie pomaga. Wielu ludzi wam to doradziło, że jak chcecie się nauczyć angielskiego, pojedźcie do kraju anglojęzycznego, jak chcecie się nauczyć niemieckiego, pojedźcie do Niemiec, Austrii bądź Szwajcarii. Bardzo rzadko to pracuje, albo przynajmniej to nie jest 100% gwarancja, że to zadziała. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że każdy z nas ma inne podejście do życia, do ludzi i jakby każdy z nas jest na innym poziomie introwertyczny bądź ekstrawertyczny. Jeśli jesteście raczej ludźmi zamkniętymi w sobie, to jadąc do danego kraju gwarantuję wam na 100%, że po pierwszych dwóch dniach, po tygodniu będziecie się czuć totalnie zagubieni i po prostu ten język dla was będzie taką barierą, której nie będziecie w stanie psychicznie przeskoczyć, bo to nie jest jakaś nauka ścisła, że po prostu siadasz i robisz. To jest też komunikacja, przede wszystkim jest to interakcja
kontakty z innymi ludźmi, z ludźmi, którzy w tym języku funkcjonują od urodzenia. Więc jeśli jest taka historia, jest taki poliglota brytyjski Alex Rawlings i on kiedyś pojechał do Rosji po to, żeby się nauczyć języka rosyjskiego. Wrócił stamtąd z totalnie poharataną psychiką, z wiecznym stresem, z bólami fizycznymi i też mentalnymi i tego rosyjskiego się w efekcie nie nauczył, mimo że mieszkał w kraju, starał się otaczać ludźmi rosyjskojęzycznymi, ale efekt był taki, że generalnie stracił tam dużo zdrowia. Więc na to warto zwrócić uwagę. Jeśli chcecie się nauczyć danego języka, to odstawcie wyjazd do kraju, w którym się mówi w tym języku, na moment, w którym będziecie znać już ten język na poziomie, nie wiem, A2, B1, na takim poziomie komunikatywnym, na którym w konwersacji będziecie w stanie wyłapywać nowe słówka i aktywnie gdzieś tam włączać je do swojego słownika. Dobrze, tym miłym akcentem chyba chciałem zakończyć dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeśli macie do mnie jakieś językowe pytania, zapraszam do komentarzy bądź na Instagramie. Zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się to podobało. Napiszcie mi też, jakie Wy macie doświadczenia z językami, które Wam nie wyszły, z którymi Wam się nie udało i które gdzieś tam leżą na cmentarzysku języków Waszych w życiu i dlaczego nie mogliście się ich nauczyć. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć!